O, właśnie przyjechałem Koparę dzisiaj. Będziemy trochę pracować przy staże. Zobaczcie, to wygląda. Proza życia. Praca pierdolona, to już tym szlifuję. Chcę z tym przywitać. Z naszym białym tym. Siema koparka. Tylko krótko mam zrobię już. Wyłączam. Cześć. O, o, widzicie? Numery z jednostki. Znak jednostki. Postaramy się to Wygrywasz. przenieść. A, kawałek tylko taki wstęp, nie? Widzicie? Ręczna robota. Mozolna. Dziś takie oto przemiany. Przyszedł kompresor z Waltera, ponieważ będziemy całą tą budę tutaj szlifować i przygotowywać do malowania. Mamy taką szlifierkę, która tam potrzebuje 320 litrów na minutę. No i Walter musiał przysłać kompresor, żeby tą szlifierkę napędzić. A tą szlifierką będę szlifował całą tą budę plus kabinę od Stara. No a tak to wygląda. Dzisiaj Star przejął miejsce patrola, a patrol musiał iść tu w odstawkę na bok. Także Barbara jest zadowolona, że tutaj w ogrodzie powstał pomnik w postaci Stara, no ale tak to już jest. Także docelowo Star będzie stacjonował w tym miejscu. Kompresor trzeba podłączyć jeszcze wtyczkę, bo przyszedł kompresor z przygotowaniem oleju, bo szlifierka musi być naoliwiona, także jest naolejacz. No ale przyszedł kabelek bez wtyczki, więc muszę teraz ogarnąć wtyczkę na siłę, zrobić jakieś podejście i tak oto będziemy ten. Tutaj, w tym miejscu, będę matował Stara. Przygotowanie do malowania, trzeba wszystko odkręcać i tak zobaczcie. Tak, buda niby zdrowa, tu pod gumą, pod kierunkiem megahertza. Trzeba odkręcić jeszcze lampy, tu przód już grill jest zdjęty. Tu już lampka też jest zdjęta, trzeba ją poodkręcać. Tu był mały dzwon, trzeba zlikwidować ten szpachel. I to tak samo, pod gumą megahertza. Także dzisiaj dzień, który pada delikatnie. I trzeba wszystko zdemontować do matowania. Ciekawe, jak pójdzie się, da radę odkręcić te lusterka tutaj, jak są tak zardzewiałe. Gwiazda dzisiejszego odcinka, Patryk. Tutaj, z uwagi, że jest mały, to tutaj siedzi i odkręca wszystkie śrubeczki, wkrętarki. Także tutaj dużo, dużo pomaga. I teraz chcę Wam coś pokazać. Tutaj jakby są oryginalne wydmuszki. I zobaczcie, co się dzieje. Sucho, a tu wszystko zalane. Dlatego później to wszystko gnije i wychodzi rdza, także tu jest niby sucho, gdzieś tam się dostaje woda. Także będziemy wszystko tutaj demontować. A mały patrol, jak mrówka, chodzi wszędzie i odkręca. Także, a jeszcze mamy, zobaczcie, zdjętą podsufitkę. Także też wyszły ciekawe rzeczy, więc tak wygląda zdjęta podsufitka. Nie jest źle z blachą, ale od środka tam w narożnikach jest troszeczkę gorzej. Dzisiaj nieciekawa pogoda, bo lekko tutaj pada, będzie wilgotno, więc na sucho szlifowanie odpada, a na Star po ostatnich wojażach jest lekko ugnojony od błota i wszystkiego, więc też będziemy tutaj malować, więc trzeba było tutaj wziąć karszera i umyć. Taka dysza rotacyjna, ładnie wszystko schodzi. Tu już jest po spa Starek, także rama jest idealnie już wyczyszczona. Też sprawdziłem, jak ta farba się ma pod wpływem tej dyszy rotacyjnej, jak schodzi, zobaczymy, co będzie. Także dzisiaj tutaj będzie odkręcanie, część dalsza tych wszystkich listewek, kratki, krateczki, klameczki i wszystko szykowane do matowienia. A tutaj z karszerem, jak widzicie, tutaj z tyłu delikatnie, także fajnie schodzi farba z tych gumowych uszczelek przy tych wszystkich listwach, więc trzeba będzie potraktować karszerem, żeby się nie bawić. Idealnie odejdzie, się przyklei i będzie fajnie wyglądało. Także tu już mamy lekko kabinę też zmatowioną, a tak wygląda. Jeszcze zostały listwy. Po tych listwach tak wygląda blacha. Korozję widać. Teraz pokażę Wam taki motyw. Żeby odkręcić tą drewnianą listwę, bo tu trzeba wyszlifować, dobrze zabezpieczyć. Te trzy śruby jeszcze dało radę odkręcić, a już te kolejne śruby nie dało odkręcić, ponieważ były przykręcone od wewnątrz. I żeby odkręcić te trzy śrubki, trzeba było zdemontować wszystko, co było na tej ścianie, szafy, nie szafy. Zdemontować wszystkie listewki, tysiące śrubek, odkręcić, żeby się dostać do tych śrub tutaj,
na dole. I co jeszcze? Zobaczcie tą podłogę. Wygląda jak szwajcarski ser. Same dziury. Ciekawe, kto to uszczelni. Zobaczcie, ile dziur. Jesteśmy właśnie z naszego stara. 3,5. Kolejna edycja. Uczymy się auta. Potrzymy 3,5 bara. 3,5 bara. 3,5 bara jest na kole. Nie dużo. A twarda, no guma jest tak jak w łazie, mówicie, że tam stara. On pewnie jak będzie miał zero, nie wiemy jeszcze do jakiego ciśnienia możemy spuścić w terenie, ale tak sobie patrzymy. Dobra, jaka jest sytuacja, to wam opowiem, bo przyjechałem do Kopary, już przyłączymy kamerkę na drugą stronę, jesteśmy, say hello Kopara, gdzieś tu jest też, widzę go w ekraniku, młody, nudzi się, nie ma co robić. No co, prace trwają, Kopara zapierdziela, robi tu szlifowanie. Dzisiaj przyjechaliśmy trochę rozkminić tematy instalacji, pomierzyć, zastanowić się nad wyposażeniem. Zaraz wam pokażemy, cośmy wymyślili. Star wygląda w tej chwili w ten sposób. Zaraz wam pokażę go dookoła. Muszę odejść, bo ta kamerka jest fajna, ale nie zbiera z bliska. Kopara powie, co tu zrobił. Z tej strony to jeszcze nie dużo, z drugiej bardziej, nie? Już jest bok zrobiony. To chodźcie wam pokażemy. Tu taki zestaw sprężarek od naszego sponsora. Dwa Waltery. Bo prądu jest za mało, powietrza musi być dużo i trzeba było dwa mniejsze połączyć, żeby dawały powietrze nie jednocześnie się włączając. Dobra, tutaj jest, widzicie, już bok zrobiony, Kopara opowiada. Więc mamy pościągane wszystkie listwy, drewniane, pionowe, metalowe. Pod tymi listwami wszędzie była rdza, więc było wszystko wyszlifowane. Teraz mamy to siknięte epoksydem, czyli mamy zabezpieczone przed kolejną rdzą. Teraz te listwy będą znowu przykręcone, wyszlifowane, no i pójdzie w takim zestawie do malowania. Jeszcze mamy tutaj problem z uszczelkami, musimy podobierać uszczelki do okien, bo przeciekają. A tak wygląda nasz bączek do szlifowania. Papierek 180 na razie, zobaczymy jak idzie 180. Tak, na powietrze, tu kompresorek Waltera. I tak właśnie to wygląda. No i teraz wszystko to... Po prostu raz przy razie ładnie z matowi zeszlifować. A to co jest w zakamarkach, co płaska powierzchnia nie weźmie, to trzeba z ręki oszlifować, także jest co robić. Szlifowanko i pierwsze testy szlifierki pneumatycznej. Jak gdyby odwiedzają to jakieś stare numery, które były zalane farbą, ciężko je zetrzeć. Także robimy pierwsze teściki, sprawdzamy jak to tu powinno wyglądać, także wychodzi gdzieniegdzie szpachelek. Także pierwsze testy i wszystko to trzeba ręcznie opierdzielić, także tutaj no, też wyszły jakieś rzeczy, to trzeba poszpachlować. Także kilometrów, metrów kwadratowych jest co robić. Zbieramy nasze sprzęty od tego piaskowania, także widzicie wszystkie gadżety, które były. Co? To jest nowa klapa do stara włas, trzy berdachu. Wszystkie listewki, szafeczki. To są na przykład obudowy rolet. Także tak to wygląda, kupę żelastwa. Tutaj jest od nagrzewnicy. Tu jest gdzieś o kratka od wentylatora. Także tak to wygląda. Na razie to jest kupa żelastwa, a będzie z tego piękny Mercedes. Zobaczcie tutaj to tacacko, jakie pracuje tutaj w polu. Wozi piasek, także fajnie tutaj zobaczcie, jaki betonowy dociążnik. Tutaj łyżeczka do ten. Tak wygląda w całej okazałości. Także wszystko systemem gospodarczym robione. Tutaj z ciekawości jest silnik od Lublina, Andoria. Także patenty tutaj są nieziemskie. Zobaczcie, tak to wygląda. Tam, gdzie duże powierzchnie były, tak jak tutaj na przykład, to można było bączkiem jechać. Ale teraz wszystkie tutaj te zakamarki, jak jest ta na przykład klapka, czy to wszystko tu, to niestety trzeba ręcznie papierkiem dociąć, żeby później nie było, że nie będzie się trzymać farba. Także na razie tu takie testy robię, bo wieczorem ma przyjść lakiernik i stwierdzić, trochę mi tutaj podpowiedzieć, jak długo matowić i jak to zrobić dobrze, żeby było. Ale tak to wygląda, wszystkie te tutaj ręczne zakamarki, to wszystko trzeba ręką dociąć, dobrze doszlifować. I tak oto opady deszczu pokrzyżowały moje plany dzisiejsze ze zmatowieniem. Praktycznie cały bok już mam zmatowiony,
No i przód kabiny, no ale niestety opady deszczu. Także taka jeszcze uwaga. Jak zdjęte są kratki na oknach, to ten star w ogóle tak jakoś dziwnie wygląda. Także jutro jedziemy po epoksyd, nałączenia, masa. Jedziemy dalej z koksem. Czas wejść do środka i rozbrajać od środka. Dobra, zdjęcie. Zobaczcie, taka ciekawostka. Generalnie szpachel no nie wygląda najgorzej, tak? Ale trzeba go zedrzeć do samej blachy. Dlaczego? Zobaczcie, tutaj są miejsca, gdzie był szpachel i widzicie, jaka jest zardzewiała blacha. Zostawiając ten szpachel w takim stanie, jak jest teraz, ta rdza będzie się rozwijać, więc dlatego trzeba to do gołej blachy wszystko zedrzeć, wyczyścić, zakonserwować, pomalować epoksydem i dopiero będziemy szpachlować. Łaciaty już jest pomalowany. Tak, był czysty metal, wszystko jest tu, okno jest wyjęte. Jest pomalowane epoksydem, żeby zamknąć pory, żeby nie wchodziła rdza. Także tu już mamy wszystko przygotowane pod szpachlowanie. A tak wygląda z przodu. Także te największe wszystkie rzeczy do szpachlowania są już zagruntowane epoksydem, także teraz tylko szpachel. Uszczelki są poszpachlowane, żeby też nie leciała woda i w miarę tam wyglądało, nie było tych spawów z oliwy zrobione. No i trzeba będzie dać nowe uszczelki w szyby, żeby ta woda nie leciała, bo... Znaczy generalnie szukamy, jakby ktoś wiedział, gdzie można kupić takie uszczelki, jak są w starze. No te pewnie dostaniemy, tutaj najgorzej będzie z tymi uszczelkami, więc jakbyście mieli gdzieś pytanie, gdzie je dostać, te zewnętrzne, bo tu jest skorodowane i wyjmiemy uszczelkę, to uszczelki już nie będzie i będzie lecieć, więc poszukujemy tych uszczelek do uchylnych szyb. Mamy dwie uchylne szyby, więc do tych uchylnych szyb potrzebujemy uszczelki. No tu już jest szykowane też do malowania, drzwiczki są zdjęte, tak tu wygląda ten schowek. Wszystko opierw było wyszlifowane do gołej blachy, siknięte epoksydem, żeby zamknąć pory, żeby ta rdza nie wychodziła. Na epoksyd dajemy szpachel żywiczny, później wyjdzie wykończeniówka i będzie gotowy pod malowanie. Także tutaj już kabina jest cała zmatowiona, w środku też jest pozdemontowane. Została druga strona do wyczyszczenia. No i myślę, że za półtora tygodnia będzie malowany. Są oznaczenia. Nie wiemy, czy uda nam się, czy je tam zachowamy, czy gdzieś po prostu je przeniesiemy. Żeby taka była pamiątka jakby pochodzenia samochodu. Jeszcze się nad tym zastanowimy, może gdzieś tam taki detal dodamy. Tutaj przód jest zdemontowany, szykowany do malowania też, ramki są wyjęte. No, generalnie na razie jest akcja rozbiórka. Tu widzicie narzędzie. Tutaj już kabina jest wyszlifowana z tej strony. Nie wiem, na ile mogę odejść. Tu są krzaczuny. O, także tak to wygląda. Jeszcze cały jeden bok został. No jeszcze jest tam mnóstwo roboty, nie? Tutaj jest takich ciekawostek. Tutaj są oryginalne te elementy tapicerki. Zaraz wam pokażemy. To są boczki od drzwi, tak? Nie to z tyłu, za drzwiami. To są boczki z tyłu, które są w kabinie za drzwiami. 88 rok produkcji, ale też już takie lichawe, że tak powiem, także te wszystkie elementy będziemy dorabiali nowe u tapicera, elementy wnętrza, środka nie będziemy malowali, no bo to jest na razie za dużo pracy. Środek wygląda w tej chwili w ten sposób, zostanie pewnie zielony. Tu widzicie, w jakim stanie jest dach od środka. Tutaj żeśmy rozkminiali różne takie rzeczy, bo tu cały czas się uczymy samochodu i nas zaskakują. O, tu nasza skrzyneczka od Red Zinzon przymierzona, tu skrzyneczka narzędziowa obok. A tutaj widzicie jest łóżko, zastanawialiśmy się do czego to jest, a już wiemy, że to przy tym łóżku to jest uchwyt na piłę moja twoja. Łóżko też chyba zrobimy trochę inne sami, ale to jak zrobimy to wam pokażemy, bo to jest trochę krótkie, kopara jest długi, jesteśmy duże chłopaki. Może coś zrobimy innego, ale też tu chcemy jedną spalnię zachować. Tu macie skrzynię akumulatorów jedną, skrzynia akumulatora to jest druga gratami. No i tak tutaj wygląda jakby temat w środku. W chwili obecnej tu się za dużo pewnie zmieniać nie będzie, w sensie nowa tapicerka, ale nie będziemy jakichś prac malarskich prowadzili. Co tu jeszcze? Pokażemy wam środek. Mamy z koparą, chodź kopara, opowiemy o zabudowie. Tu widzicie, żeśmy dzisiaj rozkminiali z koparą, tak wygląda teraz środek. Kopara testował nową piankę, ale
zaczął ją kłasić i potem okazało, że pianka ma 2 cm, tak, kopara? Rozszerzalności temperaturowej, więc... A przy naszych 5 cm miałaby się to z celem, więc... musieliśmy zlikwidować. No i teraz co robimy tu w środku? Jaki jest plan, co żeśmy dzisiaj ustalili? Opowiadaj, kopara, to będziesz pamiętał od razu. Pojemnik był na akumulatory. Więc na dole będziemy mieli 2 akumulatory, 400 amperogodzin. Znaczy będziemy musieli górną go trochę powiększyć. Poszerzyć, albo 2 cm poszerzymy, żeby poszerzyć. Się 2 zmieściły. Górę usuwamy i tu będzie normalnie szafka. Tu po całości, dotąd będzie blat kuchenny. Tu będzie maszynka gazowa, ale tu będzie zlew. Zlew z baterią, także i pod spodem będą szafeczki. Tu będziemy mieli lodówkę. I szafę do okna, więc ten kącik będzie zabudowany. Wszystko trzeba docieplić, tak jak tu widzicie, mamy gołą blachę. Będziemy kleić na klej z Expressa, będziemy przyklejać do ściany, więc będzie sztywne, nie będzie latać tak jak wcześniej latało. Wszystkie resztę małe dziury będziemy wypełniać pianką. I całość zostawimy tak jak było, będziemy obijać płytą pięcinową białą. Tyle lat przetrwała, prawie 20 lat przetrwała, auto stało, było nic z nią nie było, więc jest dostępna, pójdziemy w ten sam sposób. Wszystkie listewki, wszystko poszło do piaskowania i będzie pomalowane proszkowo, więc będą ładne detale, ciemne wykończenie sufitu. No tutaj jest jakby ważne, że tak, płytę pliśniową jest dostępna, chcemy kupić, ale będziemy ją impregnowali, tak, od razu, żeby nie wchłaniała wody. Bo myśleliśmy, żeby zrobić tutaj tworzywowe te boczki, ale tworzywo będzie rezonowało. Będzie głuche i nie będzie tak miało dźwięku, więc będzie drewno. A tutaj jednak jest taka sytuacja, że ta płyta pliśniowa tak trochę tłumi. Tu widzicie takie serpentyny kolorowody kabli. Rozpinaliśmy dzisiaj instalację, już tam o instalacji dzisiaj nie będę opowiadał, zrobimy to wam, opowiemy. Generalnie no jakby dokładamy do instalacji istniejącej jeszcze tam instalację przy przetwornicy, to co trzeba będzie, będziemy wymieniać. Wszystkie źródła światła, które są, zostawiamy, tylko je LEDujemy, żeby były ekonomiczne i lepiej świeciły. No dzisiaj jeszcze rozpinaliśmy tu kwestię siedzeń w środku, łóżek, ale to też jeszcze mówię, nie wszystko naraz. Tutaj jest taka ciekawostka, jak ktoś wie, to może napisać, co to jest. O Jezu, to taki element tutaj przy nagrzewnicy. Taki grzejniczek. Do niczego wydaje nam się, że to jest grzejnik na wodę, bo tu jest zawór. Tu jest wlew. Żeby wlać wodę. Tutaj dziury są, ta woda pewnie paruje. A to wszystko jest zamknięte i tam jest nagrzewnica, która dmucha. I to ciepło będzie powodowało, że ten grzejnik odbiera tą wodę, więc... Wydaje nam się, że to jest taki nawilżacz powietrza. Bardzo prosty, ale pewnie skuteczny. No nie wiemy, taką mamy zagadkę. Jak ktoś wie, to może nam podpowiedzieć. Tutaj co jest? To jest zasys powietrza do Webasto. A, tu jest zasys, ale z kabiny, tak? Z kabiny, tak. No dobra. Także tak to w tej chwili wygląda, z takich ciekawostek. No i co, no i jakby prace trwają. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz, poczekaj Pater. Bo też żeśmy takie gniazdko znaleźli, mamy teorię, do czego ono jest, ale może ktoś nas poprawi. Tu znaleźliśmy takie gniazdko z boku kabiny. O, takie, pod przykryciem, są takie dwie tutaj elektrody. No my obstawiamy, że to jest do podłączenia jakimś takim specjalnym przewodem drugiego auta z akumulatorami, bo patrzyliśmy, że jest opisane 24V, 75A. Jak podłączyłem miernik, to po włączeniu hebla głównego pokazuje to się 25V, czyli jest to połączone z akumulatorami, czyli my mamy taką teorię, że tu się łączyło po prostu auta szeregowo, czy tam szeregowo, no jedno z drugim, nie wiem, czy to jest szeregowo, żeby je uruchomić, ale jak wiecie, może ktoś wie, to nam może coś podpowiedzieć. Także tak to w tej chwili wygląda. Może nagrać ten złom jeszcze. Tutaj mamy właśnie... Zobaczcie, to są wszystkie listewki, połowa listewek stara, która została. Wszystkie te maskownice, nie maskownice. Tu jest taki specjalny materiał, który przychodzi pod te listewki. Zobaczcie, po 20 latach leciała tu woda i z tym materiałem się nic nie stało, także zostawiamy to w tym stanie jak jest, tylko będzie zmatowione. Wyczyszczone. Kleimy to na klej. Więc to jeszcze pójdzie do piaskowania i później do proszku, żeby to wyglądało. To są listewki zielone, czyli są z zewnątrz wszystkie maskownice, płyty. Tu jeszcze mamy taki temat, bo jest wentylator, który też chcemy zostawić. Wydaje nam się, że to jest wentylator nadmuchowy, no ale jest silniczek jest sprawny. Ośka jakby się nie trzyma jakby z wentylatorem, a on jest taki dosyć hardkorowy, ukuty. I musimy dobrze to zamocować, damy do jakiegoś magika tokarza, żeby nam to zrobił, bo chcemy to zachować. To jest taki wentylator, który tam, może wam pokażę ze środka,
nam się, nie wiemy, czy myśleliśmy, że wyciąga, ale chyba nadmuchuje. Powietrze do kabiny jeszcze nie wiemy, bo o ile silniczek działał, to nie byliśmy w stanie sprawdzić, w którą stronę dmucha. On ma tutaj, tu ma taki flot, tam jest kominek. No zobaczymy, chcemy go uruchomić, żeby działał i zobaczymy, czy dmucha, czy wyciąga, bo tego jeszcze nie wiemy. Czyli generalnie mówię, reasumując, z lewej strony będzie kuchnia, ale niestety bez lodówki, bo nam się nie mieści, ze zlewem. Tu będą jakieś przetwornice, układy elektryczne. Tutaj w tym rogu będzie duża szafa idąca aż do okna. Tu pod oknem będzie rozkładany stolik przylegający do szafy. A tu będzie strefa mniej więcej 6 miejsc siedzących z pasami, bezpiecznych w miarę dla gości. Ponieważ auto jest 8-osobowe, więc musimy zrobić bezpieczne miejsca do przejazdu jakby dla 6 osób. To tak na razie jakby z tego co wygląda. Zobaczcie takie detale, jak to... Właśnie to wszystko chcemy pousuwać, te uszczelki pouszczelniać, żeby po prostu auto jak stoi nie łapało wody, bez sensu się nie niszczył. Także widzicie, pracy mnóstwo, ale powoli do przodu. Zobaczcie, demolka cały czas, jak gdyby dewastacja, żeby się dostać od jednego do drugiego, żeby zdemontować. Już nie mam czasu kiedy wynosić, ale chciałem się z wami podzielić taką tutaj informacją, a mianowicie też testem. Wygląda to w ten sposób. Kupiłem pianę taką do doszczelnienia, do poddaszy, która ma super zajebiste parametry. No mówię, do docieplenia idealna. No ale o co się okazało? Generalnie piana rośnie, dużo za dużo wychodzi, tak tutaj widać. Trzeba było obcinać. Tutaj kolejny test, też wyszła. Z kolei na suficie prysłem trochę mniej, już jest za mało, by trzeba było doprysnąć. No ale generalnie z tym bym sobie poradził, ale w czym rzecz? Wyczytałem w karcie technicznej, że jak gdyby piana pod wpływem temperatury, a tu temperatura będzie ze względu, no jak jest przyłożona bezpośrednio na blachę, rośnie od 1 do 2 cm, czyli zwiększa swoją objętość. Czyli w naszym wypadku nie może być zastosowanie takiej piany, ponieważ jak obłożymy tą pianę, jak się dostanie temperatury, no to powypycha nam wszystkie tutaj wykończenia, płyty, czy będziemy czym to chcieli wykończyć. Więc piana się nie nadaje. Jutro będą kolejne testy, a mianowicie kupię jakiś taki lepszy styropian, który ma lepszą lambdę i postaram się go, żeby nie latał luzem, to przykleję go do blachy i wszystkie szpary dookoła, które są, wypełnię pianą, więc będzie w 100% szczelne. Jedyny jeszcze problem, jaki jest tutaj, to w tych wszystkich pionowych profilach powstają mostki, no bo profile są puste. Też na to zaradzę sposób. Ponawiercam dziury w profilach i w profile też wypełnię pianką. Tak, żeby tych mostków było jak najmniej. Tak, tak widzicie, różne części i detale, drabinka, platy, jakieś uchwyty. Dużo tych rzeczy, które nie wiemy do czego są albo nie są nam potrzebne, będzie jakby usuniętych. Tak? No, nie, rzeczy, które nam się nie przydadzą, nie zostaną pewnie. Także mówię, ponawiam, jak ktoś coś chce, to tam się zgłaszajcie i będziemy to wam oddawać. No dobra, to by było na tyle. Generalnie star in proces bardzo mocno. Żałujemy, bo chcieliśmy sobie już nim pojeździć. Był plan taki, mieliśmy w ten weekend upalać starem, ale no widzicie, w jakim jest stanie. Znaczy, jeżdżący jest, byśmy mogli pojechać i pewnie byśmy się fajnie pobawili, tylko no, musimy dojechać kawałek do terenu zwykłymi drogami. Mogliby nam zabrać dowód. Nie jestem pewny, ale podejrzewam, że pierwszy patrol by się za nami zawrócił. Na razie.